Słuchajcie, moi drodzy, w programie 8 albo miliard doszliśmy niemal do końca naszej dzisiejszej podróży. Jest strasznie gorąco, że ja tu widzę mnóstwo miraży. Nie wiem, czy wszyscy ogarniemy taką zbiorową halucynację, bo tak naprawdę jesteśmy tu sami. Ludzie, których widzimy, to według mnie to są hologramy, nie? Miraże, bo ja przez nich przechodzę, także było spoko. Słuchajcie, doszliśmy do głównego wizerunku Boga Fezuwiuszu. O nim troszkę teraz wam opowiem. Zresztą widzimy, jak się przewrócił, nie ma rąk ani nóg. Tak naprawdę to 2000 lat temu to on został zamrożony i przewrócony. Bezmyślnie, bo myśleli, że on zleje się jak T-1000 w Terminatorze i powstanie od nowa, jednak nie. Przewrócił się, tak został. Ale dobra, krótka teraz historia o Fezuwiuszu. Fezuwiusz urodził się w wieku 8 lat, miał 8 lat jak przyszedł na świat i żył miliard lat. No i oni mu składali dziewice standardowo, tak jak mówiłem, tam gdzie był ołtarz. Fezuwiuszu to wszystko przyjmował. Kiedy skończyły się dziewice, tak jak tam mówiłem, to po prostu się wkurzył i umarł. Tak, umarł. I Fezuwiuszu, jak umierał, to się stał ogromny jak supernowa, eksplodował i zapadł się w ziemię. I Fezuwiuszu jest tam w oddali. To będzie za chwilę widoczne. Tak naprawdę zapadając się, w pewnym momencie zastygł, no bo doszedł do jądra ziemi, on tam zastygł i wystaje tylko dupa. I Pomperianie zapomnieli o Fezuwiuszu, o swoim bogu, który ich tak naprawdę stworzył, utrzymywał i tak dalej. No i więc co zrobił? Tak się wkurzył, że po prostu piernął. Myślał, że piernął, ale niestety puścił no troszkę sraczkę. I zalał ich, Pomperiuszy całych, zalał ich. I dzisiaj te wszystkie hologramy, które tutaj widzimy, chodzą i oglądają tych biednych, zalanych Pomperiuszy kupą. Myślą, że to jest co innego, aczkolwiek tam trochę trąci. To jest historia Fezuwiuszu. Jeśli chodzi o całą tą architekturę, to nie są to budowane, tak jak mówiliśmy, puzzle. Nie, nie, tu wikingów nie było żadnych, tylko byli tu ci mozaikowie, którzy wymyślili prędkość wiatru, prądu, światła. I oni, spójrzmy teraz na te kolumny, to są szachy. Bo oni oprócz tego, że wymyślili prędkość światła, to byli bardzo silni. Oni wymyślili te szachy i tu widzieliśmy właśnie dwie wieżyczki, pionkę, królową i króla. I oni sobie w drugą stronę tam grali. No i pewnego razu mozaikowie przegrali po prostu. Grając w szachy z Pomperiuszami, przegrali i się wynieśli. I co teraz mozaikowie robią? Mozaikowie jako jedyni na świecie, którzy przenieśli się w czasie, poszli na półwysep południowy, tam za równoleżnikiem 13, między 4 a 65. Oni tam spadli, później tam kończy się świat, nie, tam dalej się spada. Ale nie o tym chciałem mówić. Mozaikowie po prostu tam się osiedlili, nie, i dalej sobie mozaiki robią i wysyłają na cały świat. Cały świat teraz ich ogląda, zresztą tu widzimy, to jest twarz jednego z mozaików. To nie jest Fezuwiuszu, bo Fezuwiuszu inaczej wygląda, to już wiemy. To jest twarz mozaika, który jako pierwszy na świecie spadł i umarł. Jako pierwszy. Nikt wcześniej jeszcze nie umarł, spadając. Nawet wcześniej Spartanie, którzy rzucali dzieci, to te dzieci przeżywały, nie? No bo mały opór powietrza, nie wiadomo, tam na dole trawka, to te dzieci przeżywały i byli wielkimi wojownikami. Było już aż 300. A ten pierwszy mozaik, który spadł i się zabił, i wtedy powstała śmierć tragiczna. To od tej historii mamy śmierć tragiczną. Na tym etapie chciałbym już to wszystko zakończyć.